Ludziska Brookhewen Rape jest atakowane przez ogromne toalety. Oni robią wszystkim jumpscary. O nie, czekaj. Aaa! Jestem toaletą. Niech mi ktoś pomoże, proszę. Kto stworzył to coś? 5 dni wcześniej. Okej, wejdźcie do tej maszyny, dzieci, a zostaniecie przemienieni. Wow, zmieniam się. Kibelek czy zlew? Kibelek. Super. Mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Duży uśmiech czy smutny? Uśmiech. Super. Różowe czy brązowe włosy? Brązowe. Nogi czy zęby? Zęby. OMG. Jumpscare. OMG. Jestem następny. Lustro czy toaleta? Toaleta. Tęcza czy moro? Moro. Super. Szczęśliwy czy zły? Zły, agrer. Czapka czy bandana? Oczywiście, że bandana. Wow, wąsy czy broda? Oczywiście, że broda. Wyglądam dobrze. Ręce czy żołnierz? Żołnierz. OMG, niemożliwe. Haha, jestem żołnierzem. Okej, jestem następny i muszę wybrać toaletę. 3 głowy czy 2? 3 to zbyt wiele. 2. Co to jest? Mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Jestem giga czad. Brudny. Bratku, okej, i ostatni. Zły czy szczęśliwy? Oczywiście, że szczęśliwy. Następny, będę kapitanem. Lustro czy toaleta? Toaleta. Bratku, brudny czy czysty? Brudny. Drugi bratku. Dwoje oczu czy 6? Dwoje. Wow, laserowe oczy. Wow. Krótkie włosy. OMG, jestem szefem. Jestem następny. Kamera czy mikrofon? Kamera. Nieźle. Ręce czy skrzydła? Ręce. Super. Głowa, kamera czy nogi? Więcej kamer. Nieźle. Niski czy wielki? Wielki. Laserowy rdzeń serca czy przyjazny? Laserowy. Jestem ostatni. Nienawidzę toalet i je zniszczę. Człowiek czy papuga? Człowiek. Wow, jestem prawdziwym człowiekiem. Złota głowa czy głowa, kamera? Kamera. Wow, worek śmieci czy garnitur? Garnitur. Super. I przyjazny czy zabójca? Przyjazny, bo chcę pomagać ludziom z toaletami. Jestem gotowy. Haha, jesteście wszyscy gotowi. Ale czekaj, dlaczego nie wszyscy jesteście toaletami? Bo nienawidzimy toalet i będziemy je spłukiwać. Co zrobiliście? Aha, zabiję was. Zatrzymać się jesteście wszyscy aresztowani i idziecie do więzienia. Czekaj, dlaczego ja? I żadnych pytań. Kto to jest? Nie gadaj i oceń mnie. Okej, był nękany w wojsku i wrzucali go do toalety. Ten koleś jest zbyt chudy, ponękajmy go. Nie, proszę. Przestań, proszę. Ha, 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 właź do środka. Brother, no. Nigdy się nie wydostanie. Zemszczę się na nich. Po tym, jak stał się toaletą, jego życie stało się smutne. OMG, muszę go spuścić. Znowu, dlaczego nikt nigdy nie spuszcza wody w toalecie? Obrzydliwe naprawdę. Następny. Stał się najsilniejszym skibidop na świecie i wszystkich zniszczył. Ale oni nadal cię zniszczyli. Wiem, jestem bezużyteczny. Robił jumpscary ludziom, którzy na nim usiedli. Czas na kupę. Kocham tą toaletę. Zrobione, haha. Co ty zrobiłeś? OMG, pomóż mi proszę. OMG, muszę go spuścić. Okej, następny uczynek. Miał najdłuższą szyję na świecie. To jest najkrótsza szyja na świecie. Ta jest średnia. A ta, co to jest? To imponujące. Następny uczynek. Był najsilniejszą osobą na świecie. Mamusiu, chce kupę. A więc idź do łazienki. Dobrze, mamusiu. No to zaczynam. Jak dla mnie jesteś zbyt niebezpieczny. Okej, czas na następnego. Był większy niż ziemia. Następny. Stworzył armię toalet i oni byli w każdej łazience. To jest moja armia toalet i teraz idźcie do domów ludzi. Czas iść do łazienki.
Co to jest? Pomocy? Co? To jest bardzo złe. Stworzyłeś apokalipsę. Zrzucił bombę z kupy na Brookhaven RP. Upuśćmy bombę. No. Czas na następny. Jego planem było przemienienie wszystkich w toalety w swoim laboratorium. Jesteś gotowy na zmianę? Tak. What is that? OMG. Super, teraz papier. Haha, jestem gotowy. Zamieniałeś dzieci w swoich żołnierzy. To jest złe. Miał straszny laser, której używał, kiedy ktoś go spłukał. Pozwól, że cię spłuczę, haha. Nie ma go. Wróciłem. Haha. Idziesz za to do więzienia. Następny człowiek, kamera. Kiedy był małym chłopcem, jego ojciec wymienił jego głowę na kamerę. Okej, zróbmy to. Wow, to jest smutne. Próbował zakończyć toaletową apokalipsę, spłukując głowy z KBD Toilet. Wow, to bardzo miłe. Dziękujemy, człowieku kamero. Jego armia chciała spłukać główną postać, ale nie udało im się. Umieścił kamerę w toalecie, by zobaczyć, co robią głowy z Kibiego, i to było straszne. Bratku, niemożliwe. Nie zrobiłeś tego. Zrobiłem to. Wypił eliksir i stał się bardzo duży, a potem wszystkich niszczył. Nie byłeś duży, ale i tak to oni wygrali. To smutne. Zabił wszystkie toalety, ale nadal było ich więcej. To jest straszne. Naprawdę. Okej, bratku, jesteś dobrą osobą. Idź wolny i walcz z nimi. Okej, następny. Okej, zobaczmy, co zrobiliście. Jeśli chciałeś ich pokonać, musiałeś ich spłukać. Zobaczmy. Och, to zadziałało. Okej, następny. Byli braćmi bliźniakami, zanim stali się toaletą. Wejdźcie do środka toalety. Dlaczego? Tam są darmowe robuxy. Haha, myślę, że będą już gotowi. Idealnie, hahaha. Wow, to straszne. Następny. Ich specjalny atak to atakowanie z obu stron. Co? To bardzo dobry atak. Jak dla mnie. Mają więcej przyjaciół w swojej toalecie. Hold up. Wait a minute. Jak wielu? 6. Czekaj, co? Zbyt wiele głów. Kiedy ich spłuczesz, wszyscy idą na dno. Hahaha, chcę to zrobić. Spłuczmy was. Proszę, nie. Haha, bardzo satysfakcjonujące. Okej, a więc następny. Zostali stworzeni do łapania ludzi i zabierania ich do laboratorium. Dlaczego łapiecie tych ludzi? Bo chcemy zrobić z nich toalety. Okej, następny. Jeśli chciałeś ich pokonać, musiałeś ich spłukać. Teraz jest czas, by zasubskrybować i polubić ten filmik i dostać 1 000 000 robuxów. Mieli więzienie dla normalnych ludzi, w którym toalety miały głowy.
Proszę wypuśćcie mnie. Okej, a więc następny. Normalna policja próbowała ich zatrzymać, ale nie mogli tego zrobić. Zatrzymaj się natychmiast, kryminalisto. Nigdy, haha. Co? Idziesz do więzienia, bratku. Okej, następny. Złota toaleta. Był tylko w toaletach bogatych ludzi. Muszę być szybki. Nie spuszczam wody i nie czyszczę tego. Nie ma mowy. Wyczyść mnie. Bogaci ludzie traktowali swoje toalety bardzo źle. Widzę to. Ktoś w końcu go spłukał. Jo, tak to się kończy, kiedy masz głowę w toalecie. Okej, jesteś dobry, bratku. Okej, następni ludzie. Człowiek kamera, ale normalny. Nie szef. Próbowali zabić toaletowego anioła Skibi, ale się nie udało. Widzieli wszystkie plany Skibidopa i zniszczyli je wiązką laserową. Nigdy nas nie pokonasz. Haha, jesteś pewien? Haha, nerw. Następny. Złapali toaletę Skibiego i zabrali go na przesłuchanie. Wow, następny. Stworzyli armię i rozpoczęli wielką walkę z toaletami. To nie zadziałało. Smutne. Próbowaliście, chłopaki. Znaleźli sposób na toalety i użyli wielkiego głośnika. Wow, ten głośnik musi być bardzo mocny. On jest za tobą. Okej, chłopaki, jesteście dobrzy. Następny, let's go. OMG, latająca toaleta. On latał i było ciężko spuścić na nim wodę. Och, to prawda. Chodź tu. Spłukam cię. Nie mogę. Ktoś na nim usiadł i odleciał. Helikopter, helikopter! Na, czas na kupę. Orioł tutaj. Nie, wracaj. Okej, następny. Robił ludziom jumpscary przez okno. Na, piękny dzień. Bratku, on mógł dostać ataku serca. Złe. Okej, następny. Człowiek radio. Był wybawicielem miasta, ponieważ spłukał toaletę, a potem jej użył. Spłukał ponad 20 toalet naraz. Odbył ostateczną walkę z największym potworem toaletowym, ale przegrał. Okej, jak dla mnie jesteś dobry. Idź tu. Okej, następny. Zobaczmy. Twórca toalet. Włożył toalety do restauracji, a one zaczęły jeść ludzi. Armia chciała je zniszczyć, ale się nie udało. Co do licha, dlaczego twoje toalety są takie potężne? OMG, następny. Dał jednej toalecie najwięcej mocy i on był zbyt silny. Och, on był zbyt silny, bratku. Okej, ostatni. Jego toalety były wcześniej normalnymi ludźmi. Wow, przemieniłeś ich wszystkich. To zbyt wiele. Co? Tak, haha. Odpadam. Papa wszystkim.